Ponownie witam. Marek Maćkowski. Proszę Państwa, dziwna rzecz. Co? Wchodzę na temat, który jest troszeczkę taki dla niektórych kontrowersyjny. To zaczyna się dziwne zjawisko. Na moich ostatnich odcinkach na YouTube, na kanale Michela, też były dziwne zjawiska. VTV1 oczywiście. Pracowałem przez Skype'a i następuje dziwny zanik, ale to w takich momentach, gdy one zaczynają wyjawiać jakieś, konfliktowe procesy. I teraz tak samo. Zacząłem mówić o tak naprawdę kosmosie, ale w zrozumieniu istności, które żyją w nas, które przebrały się albo w ludzkie ciała i są nie do odróżnienia. Natomiast serce, jako największy generator, najbardziej czuły, można by powiedzieć, pole magnetyczne, ale jeszcze jest inne pole. To pole tworzy dla nas wszystkich powód do połączenia, dla zjednoczenia. I znowuż wspomnę teraz o tym, że przyszedł czas. Jeszcze raz, nie przychodzi, tylko przyszedł. Ten czas określany wzniesieniem, podniesieniem, zmianą świadomości, to są stany, w których my ludzie odczuwamy już bliskość niektórych nam prawd, osób, stanów. Ale są też tacy, co odczuwają coraz bardziej strach, niepokój. Strach, niepokój, który pojawił się, pojawia się, będzie się pojawiał. I teraz, jaka jest natura tego strachu? Jest to podłoże somatyczne, umysł. Jeżeli tworzymy jakąś swoją prawdę, to wierzymy w nią, bo ją tworzymy. A jeżeli ta prawda jest nam zostawiona w spadku, to nie czujemy tego. Powiem grzecznościowo, nie mówimy, że ja nie wierzę. Namawiam kogoś, żeby zerwał z takim czy innym wierzeniem. Nie. Po prostu jest to stan informacji, która doświadcza nas wewnętrznie. Ta informacja otwiera nam tak jakby inne informacje, czyli inne przestrzenie, dlatego wszechświat. Do czegoś, co jest dla nas powodem jakiejś naszej, może innej prawdy. No właśnie, dowiadujemy się z siebie, gdy już umiemy się komunikować ze sobą, że coś tu
dla nas no jakąś przybrało inną postać. Jaką postać? Dzieci, rodząc się tu, przychodzą, bo muszą dokonać we wszystkim korekty. Dzieci mają czystą świadomość, póki są małe. Ale mają też świadomość i inteligencję kosmiczną, która no, sprawia, że mogą być mądrzejsze od swoich rodziców, mogą mieć bardziej odmienne zdanie niż my, mówię, że starsi czy rodzice mieliśmy. I teraz to wywołuje też konflikt. Dlaczego? Bo patrzymy na te dzieci czasami jak na przemądrzałki. Taki mały, ale on jest mały, stary. No i tak, czy nam się to podoba? Nie. Ale co, pretensje do dzieci? No też nie. No więc co jest? Co jest grane? No więc jest ta świadomość czystej myśli lub świadomość chaosu. Bo dziecko karmi się światłem, zanim się narodzi. Ukształtowana dusza, no jest dalej tą samą duszą, ale potrzebuje doświadczeń. No i tu my, ludzie, nie rozumiemy, dlaczego przychodzą dzieci, no i umierają, odchodzą, cierpią. Dlaczego tak jest? Otóż to, co dla mnie jest tłumaczone, to one tak wybierają. Co, cierpienie wybierają? Tak, bo istoty wszechświata no, miały szansę w innych światach na każdy rodzaj praktyki. No ale planety, na których nie ma wojen, planety, na których nie ma kataklizmu, planety, na których nie ma złości, no są planetami, które istota ma doświadczyć. O, teraz taki słychać dźwięk troszeczkę obcy. To mój piesek Toluś. On sobie tutaj śpi, jest na innym programie, chrapie sobie troszeczkę, ale nie będę go strofował. Najwyżej zrobię maleńką pauzę i go przebudzę. Ja bardzo was przepraszam, ale na chwileczkę. Proszę Państwa, dom ma swoje reguły. Tolek też ma swoje reguły. I on bardzo lubi, gdy ja nagrywam albo gdy pracuję. No, to on sobie wtedy ucina dżemkę. Powracam do świadomości. Świadomości, no nawet Tolka. Podobno zwierzątka, gdy osiągają pewien stan naturalnego zespolenia, w ciele zwierzęcym mogą dokonać przejawu świadomości miłości, no właśnie w tej formie psiej, czy koci, czy inne jeszcze, i
Ich dusza otrzymała ogromną szansę. Ta szansa zdarza się bardzo rzadko, na przełomie cyklów. Tych cykli było już trochę i za każdym razem, gdy przychodzimy tutaj, na tą ziemię, przychodzą z nami wielcy mistrzowie, dlatego spodziewa się świat, że pojawi się znowuż Jezus. Ja odbieram tą informację, odczuwam i wierzę, że On jest. Bo gdy utrzymuję to połączenie z Jego duszą, bo chciałem Państwu zwrócić uwagę, że jest połączenie z duchem, poziom astralny, Jezus astralny, cierpiący, zamordowany. A dusza, no nie da się zamordować. Dusza jest stanem wiekuistym, wieczności. I ona, gdy zdecyduje, może przyjść i nieść pomoc w tym, co no, dla nas jest trudne i ciężkie. Przemiana i procesy oczyszczenia się, by osiągnąć stan wyższej świadomości, nie są łatwe. Jest wiele powodów i wiele kontrowersji wokół tego tematu. Nie wszyscy możemy wrócić do tej samej rodziny, którą wybraliśmy tutaj na doświadczenia ziemskie. Bajeczki o połówkach, bajeczki o tej jedności, one też mają swój proces oczyszczenia i ujawnienia. Wiara w to, że mózg, ziemski mózg, no ma pamięć wszystkiego, jest wiarą trochę na wyrost. Dlatego, że każde ciało genetycznie jest inne. I inne ma uwarunkowania. Więc mózg należy do ciała fizycznego. Umysł natomiast jest to stan ducha. Czyli umysł może przejawiać aktywność wielu istot naraz. Czy mówimy o chorobie zwanej schizofrenią? Nie. Mówimy tutaj o wieloosobowości, wielowymiarowości i wieloprzyczynowości. Strach jest połączeniem oczyszczenia, zrozumienia i wyzwolenia. Jeżeli ta sama osoba, Marek, to sama osoba, ma no, te różne stany tu i teraz, to dla Marka no, był to w pewnym sensie problem. Ale kogo słuchać? Gdy połączyłem się z mistrzem, zacząłem słuchać jego, siebie. Znowu powracam do jesteś mój. No tak. A czy nie mówimy często, że mój Jezus
albo kocham Cię, Jezusie? No mówimy. Nie jestem tu monotematyczny, żebym był głosicielem jakiegoś tam, no, nazywam to proroka, ale każdy prorok przychodzi tu w jakimś określonym dla siebie stanie potrzeb. Gdy żył kiedyś Mojżesz, rozwijał inną zupełnie kosmiczną prawdę. Był troszeczkę wichrzycielem, był oswobodzicielem, no i był prowokatorem, no, żeby naród odzyskał wolność. Dzisiaj będzie wielu wichrzycieli, prowokatorów. Do nas należy wybór. Jakim iść torem? Gdy zaczyna przez nas mówić kosmos. Bo z czego tak naprawdę się oczyszczamy? Co to jest oczyszczamy się? Kiedyś słyszeliśmy, że każdy ma grzech pierworodny. No i czym jest grzech pierworodny? No jest to stan, w którym życie stwarza poznanie. Poznajemy swoją jedność w tym świecie z tymi, którzy tu żyją. No i często okazuje się, że no mamy dziwne wrażenie, no déjà vu, że ja kogoś to już tak bardziej znam, że wiem, ale on jest po innej stronie. No i co to jest grane? Ci, którzy zajmują się magią kościelną, stworzyli sposób na oczyszczenie. Odpowiedź. Było to skuteczne, owszem. Było to potrzebne. Tylko, że już nie jest. Bo gdy człowiek zaczyna wierzyć w to, że nie bardzo popełniam błąd, gdy kogoś mniej kocham, bardziej jest to odczucie, że ja go naprawdę nie chcę kochać. Czemu mnie ktoś zmusza, żebym go kochał? Te wszystkie procesy są twórcze, owszem. Ale jaki ja mam ten pierworodny grzech? Aha. Czyli jeżeli skojarzę to z rasami kosmicznymi, to gdy kiedyś należałem do Zeta, taka rasa, miałem w sobie prawo i prawdy, które mu ta rasa wierzyła. Ta cywilizacja, te cywilizacje. Ale gdy przeżyłem tak zwane końce świata, no to zresetowało mi się to i dowiedziałem się, że nie mam już tego grzechu pierworodnego. Czyli no, kim jestem?
każdy z was. Jeżeli przyjmiecie, że jest wszechświat, mówimy Bóg. Każdy jest cząstką. Ale jeżeli ja jestem cząstką tego, który mnie stworzył, no to jestem, znowuż powiem, synem. Aha. Czyli synem Boga. Nie mówię od strony ego, bo ego by powiedziało, że jest Bogiem i wszyscy, no, żeby mi to. To nie tak. Jestem istotą myślącą, która może tworzyć w sobie zupełnie inny, no, obraz. Obraz mój wynika z tego, co robię. Jeżeli zwraca się do mnie ktoś i prosi o pomoc, to pytanie takie, czy ja mogę go odrzucić, pomimo to, że on prosi, czy nie? No i tu nie jestem wcale mocny w tym. Pytam mojego mistrza. A mój mistrz, no nie chcę obrażać mojego mistrza i nazywać go mandalą, mówi: Marku, nic z tego. Temu nie da się pomóc. Dlaczego? Bo on nie zmienił wiary, świadomości. Dalej jest stworem skrzyżowanym z ludźmi. O. Gdzieś się może mój odezwał. Stwór znowuż. Woda wzorcowa i kubeczek, który proponuję Państwu również. Uwalniam tą istotę z siebie. Co ja teraz mówię? Ten, kto odczuwa mnie, może zauważyć zmianę w mojej aurze. W tej chwili. Jeszcze raz. Coś odeszło. No, dla hejterów powiem, no i świr, tak? No i co z tego? Zmienia się częstotliwość wzorca, jaki miałem do tej chwili. Ale skoro on dalej tam daje znać o sobie, czyli no, trzeba mu poświęcić troszeczkę uwagi. Skupiam teraz uwagę. Proces oczyszczenia nie jest jednorazowy. Oczyszczenie jest i przyczyną, i skutkiem. Jak? Jaka jest przyczyna, że chce się oczyścić z tych stworków różnych? Pierwsza ty jej wiem, mówię. Bo są to czasami potwory, nie ludzie, istoty, które żyły, żyją, ale już nie będą żyły w nas, ludziach. Znowu, co to jest? Jest to uwolnienie. Ponieważ Ziemia jest obecnie przeludniona, więc każdy, kto ma ciało, ma szansę, by znalazł w sobie jedność, świadomość istoty Boga w sobie. Wystarczy uwierzyć i zmienić postępowanie.
nie czynić naiwności, że zbawi mnie ktoś, albo ja będę was zbawiał. Nie. Każdy zbawia siebie. Na czym polega to zbawienie? Zrozumienie. Bez rozumienia nie ma uzdrowienia. I teraz powiem tak, że moja praca, tak ją nazwałem, no jakoś muszę nazwać, stała się dla mnie odrobinę lżejsza. Bo jeżeli ktoś nie chce zrozumieć, że jest w nim no, stwór, a chce mnie nabrać na litość, panie Marku, pomóż pan. Patrzę się na niego trzeźwo, czyli z dystansem, nie rozckliwiam się. Fajny staruszek, fajna kobieta, mężczyzna, ale zaczynam łączyć się z jego rasą. No i od razu zaczynam to czuć. Nie jako smród, czasami, ale odczuwam dyskomfort. I teraz, czy ja mu mogę wybaczyć? A co ja mam do wybaczenia? On sam sobie musi wybaczyć, że no troszeczkę zmienił się, ale no jeszcze nie do końca. Gdy przyjdzie etap, gdy rozliczał nas będzie kto? Bóg? Niestety nie. Natura. Przecież Bóg nas kocha. To co to by była za wiara mściwego? Niektórzy tam mają takiego. Nie. To co Bóg nie panuje nad naturą? Ja zapytam, a czy Bóg nie jest naturą? Wszystkim. Jeżeli jest tak zwana litość, no litość boską, no co to jest? No to jest to, że zamiast spalić się w ułamku sekund w wyniku jakiegoś tam kierowanego ataku na nas, na ludzi, nas tam nie będzie. Dlaczego? No bo właśnie ten Bóg litościwy nam zamienił to. Ale myślicie, że to fajnie? Może i tak. Ale okazało się, że no ten sam człowiek, który nie pojechał gdzieś tam do jakiegoś miejsca, kraju, na jakieś wczasy, no popadł w inne tarapaty. Inne jakie? No zamienione mu zostało. Musi opiekować się mamą, ojcem, żoną, z którą się rozszedł, prosto. Jak to musi? No bo mu tak się ułożyło. Ułożyło się. Jesteśmy inni, bo mamy w sobie inne spojrzenie. Ale tak naprawdę tacy sami dalej jesteśmy.